Witajcie kochani! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić koszyczki z parmezanu. Takie koszyczki wyglądają bardzo efektownie na stole. Robi się je bardzo łatwo i jest to doskonały pomysł na to, aby zamiast używać porcelany, zrobić samemu jadalne opakowanie. Do takich koszyczków możemy włożyć sałatki czy jakąś pastę, warzywa. A więc zaczynajmy. Parmezan musimy zetrzeć na tarce. Potrzebna nam będzie również patelnia. Patelnię już właśnie nagrzewam. Na gorącą patelnię dodajemy starty parmezan. Starajmy się to zrobić w kształcie koła. Szykujmy sobie oczywiście jakąś miseczkę czy szklaneczkę, na której chcemy zrobić kształt. Obracamy ją do góry dnem. I gdy zauważymy, że parmezan gdzieś tutaj nam się zarumienia, wtedy ściągamy łopatką i nakładamy na naczynie, które sobie wcześniej przygotowaliśmy. Jeszcze chwilę, bo widać, że parmezan się jeszcze topi. No i myślę, że już można nasz koszyczek podnieść do góry. Najlepiej to zrobić jednak było nie na palniku, tylko z palnika. Ja tak zrobię. I taki koszyczek przekładamy i formujemy sobie od razu na szklaneczce. Musimy uważać, bo jest bardzo gorący. I tak robimy z następnym serem. Nakładamy.
Powiem Wam, że te koszyczki są bardzo smaczne. Ja tutaj już sobie próbowałam. Nie dosyć, że efektownie wyglądają, bo proszę bardzo, tak wygląda ten, który zrobiliśmy. Ja zrobiłam trochę grubszy, bo chciałam do sałatki, ale można też cienkie robić. Jak na przykład się robi jakieś sery czy warzywa, to można cieńsze robić. W zależności do czego będziemy te koszyczki używali. Ale w smaku są bardzo dobre. Polecam. Ten koszyczek można właśnie do warzyw czy do sera użyć. I tak postępujemy z każdym następnym koszyczkiem. Myślę, że przepis Wam się spodoba. Proszę o komentarze, lajkowanie i zapraszam Was serdecznie na następne, kolejne filmiki. Do zobaczenia!